Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie jest najbardziej tajemnicze miasto w Polsce? Ja się zastanawiałem. Długo myślałem, szukałem, wykluczałem i włączałem do analizy kolejne miasta. I po skomplikowanych obliczeniach wyszło mi, że najbardziej tajemniczym miastem w Polsce jest Bolków, ponieważ gdy tylko wpiszecie Bolków oraz słowo tajemnica do Google'a, no to waszym oczom ukaże się las. Las różnych artykułów, filmów, analiz, książek, opowiastek prawdziwych bardziej i prawdziwych nie za bardzo, opisujących, co to ciekawego i tajemniczego kryje się gdzieś w Bolkowie i okolicach tegoż niewielkiego miasteczka. W związku z tym postanowiłem wziąć wolne z pracy, ubłagać żonę o dwudniowy urlop i udać się na Dolny Śląsk po to, żeby zobaczyć Bolków, czyli najbardziej tajemnicze miasto w Polsce. Nie jedno z najbardziej tajemniczych. Nie tajemnicze, tylko właśnie najbardziej tajemnicze. Witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Dziś jesteśmy w mieście, które nazywa się Bolków, a kiedyś Bolkenheim. Miasto położone na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku, w związku z tym moja pucołowata buzia jest uśmiechnięta od ucha do ucha, bo uwielbiam Dolny Śląsk i bywam na nim niestety zbyt rzadko jak na moje uwielbienie. Nie dość, że mamy do czynienia z miastem, które ma, czy nad którym góruje, mówiąc dokładniej, średniowieczny zamek, co samo w sobie jest generatorem niezwykle wielu tajemnic, spekulacji i różnych fantastycznych wyobrażeń, a cóż się w tym zamku, jego okolicach może kryć. Ale co więcej, jeszcze Bolków to miasto, które kryje, czy o którym mawia się, że ma wiele tajemnic związanych z II wojną światową i z okresem, kiedy armia niemiecka tutaj budowała pewną fabrykę, a także uciekając przed armią radziecką, rzekomo chowała różnego rodzaju kosztowności, skarby i inne precjoza. Bolków to jest takie miasto, które od lat jest odwiedzane przez różnych miłośników historii II wojny światowej, różnych miłośników tajemnic, zbierania różnych artefaktów i szukania różnych artefaktów. I dlatego właśnie uważam, że jest to najbardziej tajemnicze miasto w Polsce. Miasto, które naprawdę ma do opowiedzenia bardzo wiele historii. Powiem od razu szczerze, że przyjeżdżając do Bolkowa wykonałem, co mam w zwyczaju, naukową kwerendę, przeglądając różne i naukowe publikacje, i nienaukowe publikacje. I oczywiście wyszukując różne ciekawostki o Bolkowie, trafiłem na mnóstwo materiałów o rzekomych tajemnicach II wojny światowej, ukrytych gdzieś w tym mieście, jego okolicach. Oczywiście jestem osobą racjonalną i doskonale wiem, że prawdopodobnie większość z tych historii to są jakieś bujdy wyssane z palca, ale jako osoba racjonalna jednocześnie chciałbym wierzyć i wierzę w to, że na świecie, a także w Polsce, jak również w Bolkowie, kryje się nadal mnóstwo tajemnic, mnóstwo nierozwiązanych tajemnic. I cóż, po tym jakże przy długim wstępie zapraszam na krótką, subiektywną, lekko koślawą technologicznie, dźwiękowo i wizualnie przejażdżkę? Nie, spacerek po Bolkowie.
kilka faktów na temat zamku. Wybudowany za czasów rządów Bolesława II Rogatki pod koniec wieku XIII, rozbudowany przez jego syna Bolka I Surowego. Książę ów ma duże zasługi dla obronności regionu. Bardzo dbał o to, żeby granice jego książstewka były odpowiednio bronione. W związku z tym wybudował zamki, umocnił zamki istniejące, w tym również Bolków, który za jego czasów właśnie stał się taką prawdziwą, obronną, dużą warownią. W wieku XVI przebudowa i rozbudowa. Architektem owej rozbudowy był znany nam z brzegu Jakub Parr, włoski architekt, podobno znakomity. Jakub Parr został zatrudniony właśnie w Bolkowie, żeby przearanżować i pewnie trochę urenesansowić ową smutną pewnie i ponurą średniowieczną warownię. Zamek, jak widać, do dzisiaj stoi. Wygląda znakomicie, góruje nad miastem, na takiej wysokiej górze jest zlokalizowane, 400 metrów nad poziomem morza. Ciekawostek o tym zamku jest mnóstwo i pewnie mógłbym cały odcinek nakręcić tylko i wyłącznie o tymże zamku i o jego ciekawostkach, ale pozwólcie, że opowiem o dwóch. Po pierwsze, w XV wieku na zamku urzędował niejaki Jan z Czarnej, który łupił okolice i można powiedzieć, że był takim protoplastą Janosików, Robin Hoodów i wszelkich zbójów. A druga ciekawostka jest taka, że archeolodzy jakiś czas temu badali to, co znajdowało się pod ujściem tutejszych zamkowych latryn, odkrywając, że dieta mieszkańców tegoż zamku była bogata w mięsa, warzywa, orzechy. Jednym słowem może to sugerować, że mieszkańcy zamku w Bolkowie życiowo radzili sobie całkiem dobrze. Bolesław II Rogatka, czyli książę, który rozpoczął budowę zamku widocznego za moimi plecami. Aczkolwiek zamek ten rozbudował jego syn, Bolko I Surowy. Bolko I Surowy, no jak sam pseudonim wskazuje, do łagodnych w obejściu pewnie nie należał. No ale jego ojciec, Bolesław II Rogatka, to był dopiero ananas, albo raczej enfant terrible śląskich piastów. Przede wszystkim nosił rozliczne przydomki. Łysy, okrutny, srogi, w końcu Rogatka. Rogatka od charakteru, takiego charakteru jak byk, taki charakteru upartego jak byk i bodzącego. Bolesław II Rogatka był księciem, który zapisał się w historii z samymi złymi rzeczami. Można dyskutować, czy zapisał się z samymi złymi rzeczami, ponieważ faktycznie był beznadziejnym władcą. Prawdopodobnie tak. Czy może dlatego, że zadarł z nie tymi, co trzeba? No bo Bolesław II Rogatka kilkukrotnie zadarł z Kościołem katolickim. Raz porwał dla okupu biskupa wrocławskiego. Innym razem wpadł na genialny pomysł, żeby obłożyć Kościół podatkiem, co się, jak można domyślić, nie spodobało władcom. Do tego stopnia, że wpadli na pomysł, że Bolesława Rogatkę należy zdenazyfikować, jakbyśmy dziś powiedzieli, a dokładnie mówiąc, to należy go przeprowadzić wobec niego krucjatę, jako wobec władcy niewiernego, zwariowanego, wyrzekającego się wiary. Bolesław był nie dość, że w zatargu z Kościołem, to jeszcze był w zatargu tak naprawdę ze wszystkimi dookoła, więc niesamowity człowiek. Był nieudolny ekonomicznie, ponieważ był jego księstwo było w stanie permanentnego bankructwa. W związku z tym Bolesław podejmował szereg niemądrych decyzji. Właśnie dlatego porwał biskupa. Właśnie dlatego chciał obciążyć Kościół podatkiem. I właśnie dlatego, co jest jego chyba największym grzechem, oddał zastaw ziemię lubuską Nowej Marchii. W wyniku czego ziemia lubuska na wiele wieków przestała być polska, piastowska, śląska. Rogatka był także dziwną osobą w wejściu, takim codziennym. Podobno mówił szybko i niezrozumiale. Podobno zadawał się z niewłaściwymi kobietami i miał niewłaściwych przyjaciół, niewłaściwe rozrywki. Miał też dziwne poczucie humoru. Na przykład zabił błazna książęcego za pomocą pęta kiełbasy, żartując sobie z niego, że obetnie mu głowę gilotyną. Gilotynę zastąpiła kiełbasa, a efektu śmierci dopełnił zawał serca, na który zszedł biedny błazen książęcy.
Takich historii jest całkiem sporo o Bolesławie II Rogatce i można się zastanawiać, czy wszystkie są prawdziwe, czy może są efektem jego niezbyt ciepłego PR-u, byśmy dziś powiedzieli współcześnie, a dokładnie mówiąc tego, że podczas swojego życia zaszedł za skórę praktycznie każdemu i członkom swojej rodziny piastowskiej, i sąsiadom, i wrogom, i przyjacielom, a tych ostatnich to zbyt wielu chyba raczej nie miał. Tak czy owak, wydaje mi się, że jest to postać nieszablonowa. Zamkowa wieża to jest niewątpliwie najbardziej wyróżniający się element architektoniczny, urbanistyczny tego całego założenia obronnego. Wieża nazywa się wieżą dziobatą, jeżeli dobrze pamiętam. Wieża jest w oryginalnym kształcie, a dokładnie mówiąc to ma oryginalny przekrój. Nie jest ani kwadratowa, ani prostokątna, ani okrągła, tylko ma kształt łzy albo takiego toporka, czyli z takim wydłużonym ostrzem skierowanym w jedną ze stron. Tak się składa, że to ostrze ma konkretne, czy miało konkretne zastosowanie, bo miało ono utrudniać zdobycie zamku i zdobycie wieży i jest umiejscowione w miejscu specjalnym, czy w kierunku specjalnym, ponieważ w tym kierunku, w którym zamek był stosunkowo najłatwiejszy do zdobycia i najtrudniejszy do obrony. I taki właśnie kształt oryginalny, jedyny w Polsce zresztą, ale nie jedyny na świecie, nie jedyny w Europie, miał to utrudnić. I zdaje się, że ów kształt i owa wieża całkiem dobrze swoją rolę spełniały. A oto i ten nietypowy dziób. Dziób wieży dziobowej, wieży zamkowej. Jedyny w Polsce przykład tego typu rozwiązania. Zamiast koła, upraszczając, albo kwadratu, mamy takie ostre zakończenie jednej z ścian. Po co? A? Proszę nie pytać, bo można kociej mordy dostać. No właśnie, Bolków jest niewielki, ale spójrzcie tylko, jak pięknie widać to miasto z tej wieży zamkowej. Znowu mam wrażenie, że jest to jedno z niewielu polskich miast, które odwiedziłem, czy to z kamerą, czy bez, które tego typu widoki oferują, bo większość polskich miast jest jednak w miarę płaska. A Bolków może jest płaski, ale to wzgórze zamkowe oferuje piękny widok na samo miasto. Historia Bolkowa, proszę bardzo. Prawa miejskie od 1276 roku. Nazwa Bolków nadana przez Bernarda Świdnickiego na cześć jego ojca, Bolka I Surowego. Miasto z czasem weszło we władanie królestwa, czy korony czeskiej, a od roku 1526 było oczywiście częścią monarchii austriackiej, monarchii habsburskiej. Historia miasta naznaczona wieloma oczywiście kataklizmami, które przeorały to, jak to miasto wyglądało. Wśród tych kataklizmów można wymienić pewien ewenement w skali polskiej, przynajmniej według mnie, czyli miasto nawiedziło kiedyś trzęsienie ziemi. No, pożary, norma. Epidemie, norma. Wojny, norma. Powodzie, norma. No ale trzęsienie ziemi, no to jednak muszę powiedzieć, że tu mi historia Bolkowa trochę zaimponowała, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć. No tak czy owak, miasto
z wielowiekową historią. Miasto związane z piastami, którzy z czasem musieli to miasto tak naprawdę oddać we władanie korony czeskiej, która zapewniała im jako taką samodzielność, no a potem stało się oczywiście częścią monarchii habsburskiej oraz później weszło w skład Prus. Taka to historia dosyć wspólna dla tego regionu. Osada handlowa od samego początku, najpierw jako osada przyzamkowa czy podzamkowa, a z czasem oczywiście ewoluowała w miasto całkiem prężnie korzystające z faktu, że znajdowało się na przecięciu wielu szlaków handlowych, co pokazuje i udowadnia rynek, który jest niezwykle handlowy. I chodźmy zobaczyć rynek. Oczywiście, gdybym nie odwiedził Góry Ryszarda, to wszyscy sympatycy Bolkowa uważaliby, że jestem absolutnym dyletantem i ciężkie jest życie youtubera niszowego, bo nie leży, jestem youtuberem, co jest powodem lekkiego zażenowania, to jestem jeszcze youtuberem niszowym, a po trzecie to jeszcze staram się, jakbym coś z tego miał. No nieważne. Idziemy obejrzeć Górę Ryszarda, bo to jest bardzo ważne miejsce dla tej tajemniczości Bolkowa. To tu znajdowała się odkryta, czy raczej reodkryta, odkryta na nowo ruina fabryki niemieckiej z czasów II wojny światowej. No i to tu podobno dzieją się rzeczy dziwne, tajemnicze, więc jestem trochę zaniepokojony tym, co robię. Wchodzę w las sam jeden, jak walec, ale cóż, do odważnych świat należy. No nie Góra Ryszarda, tylko Wzgórze Ryszarda, czyli nieco niżej, a niegdyś nazywało się to miejsce Wzgórzem Szubienicznym. Ciekawe czemu, sami zgadnijmy. No oczywiście, dlatego, bo to tu wieszano ku uciesze bolkowskiej gawędzi wszystkich szubrawców. A few hours later. No właśnie, nie wiem gdzie jestem. Zgubiłem się. Od kilku godzin chodzę po
po wzgórzu Ryszarda, szukając jakichkolwiek śladów, jakiejkolwiek ścieżki prowadzącej w dół. Nie wiem, bo tu zostanę, no ale nie o tym. Chciałem powiedzieć o tym, że faktycznie to wzgórze szubieniczne w XIX wieku było parkiem miejskim. To też ciekawe, że w takim niewielkim mieście był park miejski. To pokazuje, że Bolków, ówczesny pruski Bolków, był miastem całkiem zasobnym. No ale chciałem powiedzieć o tym, że rzeczywiście na tym wzgórzu była prowadzona działalność różnoraka. Znajdował się tu obóz, czy filia obozu Gross Rosen. Pracowali tutaj jeńcy, którzy budowali rzeczywiście jakieś fabryki. Fabryki, dokładnie mówiąc, chyba jakiegoś sprzętu lotniczego. Budowę rozpoczęto w 1943 albo w 1944 roku i ukończono jej. Niemcy przed ewakuacją wysadzili wnętrza, zakopując wnętrze na wiele lat. Od dłuższego czasu podobno w Polkowie okolicach mówiło się o tym, że takie miejsce jest, że gdzieś się znajduje wejście, więc nie była to żadna fantasmagoria. I to miejsce odnalazł lokalny łowca przygód świętej pamięci, już podobno pan Mieczysław Bojko, mam nadzieję, że nie przekręciłem. Pan się dostał do wnętrza tejże fabryki. Fabryka nazywała się Lem, jak Stanisław, tylko z H w środku. On się do tego wnętrza dostał, potem je znowu zakopał, zostawił butelkę informującą o tym, że był w środku. Potem do tego wnętrza weszła jeszcze chyba jedna ekspedycja, a dosłownie chyba rok temu z mojej perspektywy. Ekspedycja złożona z ekspertów KGHM oraz gminy Bolków znowu weszła do tejże fabryki, zabezpieczając ją, zamykając wejście i powoli przygotowując ją na ruch turystyczny. Tak więc, szanowni widzowie, szanowni miłośnicy zwiedzania polskich miast, myślę, że naprawdę Bolków to jest miasto niezwykle tajemnicze, miasto niezwykle ciekawe, miasto, które ma do zaoferowania bardzo dużo fajnych historii, które dodają temu miastu takiego dodatkowego uroku i dodatkowego smaczku. A ja powiem jeszcze jedną rzecz, że to miasto mi się naprawdę bardzo mocno kojarzy z takim magazynem Odkrywca. Ja go kupiłem chyba dosłownie jeden raz w życiu, ale zawsze mnie fascynowało generalnie, co się w tym magazynie znajduje, kto tam pisuje i o czym pisuje, no bo jest to magazyn takich łowców skarbów, łowców przygód, łowców tajemnic, którzy właśnie bardzo dużo miejsca na łamach tego pisma nie tylko poświęcali właśnie Bolkowowi i jego okolicom, ponieważ według różnych legend, podań i historii przekazywanych z ust do ust działy się tu rzeczy rzeczywiście tajemnicze. Mawiano między innymi o tym, że kiedyś znajdowano tu złoto w różnych domostwach, w różnych skrytkach. W latach 80. po Dolnym Śląsku jeździła ekspedycja wysłana przez Czesława Kiszczaka, której celem było poszukiwanie różnych poukrywanych przez Niemców skarbów, większych czy mniejszych. Tak więc powiem szczerze, ja wiem, że to są w większości czy w dużej części jakieś wymysły, fantasmagorie i bujdy na rysorach, ale pobudza to wyobraźnię. I chyba o to chodzi, szanowni widzowie. Nie wszystko musi być prawdą. Czasami warto jest przymknąć oko na pewne nieścisłości, tylko po to, żeby zbudować sobie przekonanie, że świat jest trochę bardziej skomplikowany, złożony i tajemniczy, niż nam to się może pozornie wydawać. Ja moją wycieczkę kończę. Jeżeli na górze czy na wzgórzu Ryszarda znajdowały się jakieś ciekawostki, to ich niestety nie znalazłem, za co z góry przepraszam. Pogoda jest przepiękna, ja jadę dalej kręcić kolejne odcinki naszego wspaniałego cyklu, którego nikt nie ogląda, ale do którego oglądania niezmiernie zachęcam. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do zobaczenia. Łapka w górę, komentarz i oczywiście subskrypcja, jeżeli nie subskrybujecie. Do kolejnego zobaczenia.